Magda Rzekowska, witam Państwa. Zarówno w nocy, jak i jutro Polska znajdzie się pomiędzy pogodnym wyżem znad Bałtyku, a pochmurnym niżem znad południowej części kontynentu. Na południowym wschodzie, zwłaszcza w nocy, pogodę psuć będzie chłodny, pofalowany front. W nocy liczne rozpogodzenia, więcej chmur oczywiście na południowym wschodzie i tu słabo może pokropić. No i będzie to chłodna noc i chłodny poranek, bo cały czas płynie rześkie powietrze z północnego wschodu. Nad ranem na wschodzie od 7 do 5 stopni, na krańcach zachodnich około 6 lub 4 stopni. Jutro pogodnie przez cały dzień, tylko na krańcach zachodnich, zwłaszcza od zachodniopomorskiego po Dolny Śląsk, słońca na pewno nie zabraknie. W pozostałych regionach szczelna warstwa chmur, niewiele przejaśnień, no i miejscami może pokropić deszcz lub mrzawka. Jutro rześko, na wschodzie od 12 do 15 stopni, na krańcach zachodnich do 17 lub 18, a w pasie od Olsztyna przez Łódź po Opole tylko maksymalnie będzie 9 lub 10 stopni. W regionie w nocy liczne rozpogodzenia, ale poranek chłodny, bo temperatura spadnie do 6 lub 5 stopni. Powieje słabo z północnego wschodu. Jutro rano jeszcze dość pogodnie, ale już przed południem zaobserwujemy szybki wzrost zachmurzenia i przed południem pojawią się pierwsze opady deszczu lub mrzawki. Po południu bez szans na większe rozpogodzenia, za to nadal mogą przydać się parasole. Chłodno, 11 stopni w Brodnicy, 12 w Grudziądzu, 14 w Tucholi i w Tucholi najwyższe jutro wartości. Nadal wiać będzie słabo, najwyżej umiarkowanie z północnego wschodu, a na barometrach zaobserwujemy nieznaczne wahania ciśnienia. Te jutro pokażą 1022 hektopaskale. Bo już w sobotę znów dużo słońca i cieplej, do 20 stopni. W niedzielne popołudnie pogodniej, nawet 23 stopnie. Równie pogodniej, przyjemnie ciepło zapowiada się początek przyszłego tygodnia. Do zobaczenia.